sekundowa ulica. I teraz Salerno dojeżdża. I wyprzedził jeszcze Diaszenkę. I mamy Salerno na mecie. Cristiano z Canadei. Brawo Cristiano. 54 minuty 44 sekundy. A Diaszenko cały czas na trasie. Godzina i 2 minuty. Aleksandr Diaszenko z Astany. Opuściły go siły. Robert Kisielowski, Horwat teraz na naszych monitorach. Sandy Cazar z FTZ, Francuz. 51 minut, 13 sekund. Brawo Sandy! Miguel Minguez ze Stratela. Adrian Hołkisz z reprezentacji Polski. Za momencik przed nami. CTP Polsat Polkowice. Adrian Hołkisz. 54 minuty, 53 sekundy. Dobrze, Domenico Pozzovivo. Duszki Polak w klasyfikacji generalnej. Adrian Hołkisz, CTC Polsat Polkowice i doping w Krakowie. Jest Adrian! 55 minut i 26 sekund. To też musiał dzisiaj zjeść, moi drodzy, w radnej linii. 36 minut, 36 sekund. A teraz jest Roberto Urán, ten malutki Kolumbijczyk. 50 minut i 43 sekundy. Klubowy kolega Bradley'a Wigginsa. Specjalista od wielkich gór. On mówił, że oni w Kolumbii podjeżdżają po 40 km w Andach. Dla niego takie góry jak w Bukowinie to przewieszka. Ale w tym roku byli lepsi. A tymczasem Matthias Frank, Szwajcar z grupy BMC. 50 minut 9 sekund. A Bradley Wiggins jest niepokonany. Nie chcę się zakładać, ale wygląda na to, że on dzisiaj będzie dominował na etapie z Juliczki do Krakowa. 46 minut 36 sekund. Czas Bradley'a Wigginsa. Cancellara, 47 minut 32 sekundy. Nieprawdopodobnie pojechał Bradley Wiggins dzisiaj. Ostatni kolarze z Wieliczki ruszają. Peter Winnings, Origi Green Age, Holender. Wygrywał na Giro, wygrywał na Tour de France Prologii. A teraz piąty kolarz klasyfikacji generalnej Tour de Pologne. Peter Winning. Rok temu i cierpiał bardzo mocno w karambole na Giro d'Italia, do Giro d'Italia, do Giro d'Italia. A więc startuje z Wieliczki do Wrocławia. Już tutaj czekamy na Matiasa Franka. A potem będzie Mikel Scarponi, ale jest Matthias Frank. Bravo, Matthias.